Chcesz, żeby ten z nami mieszkał, Mateo, a Eliaska oddasz? A ja idę na ten. Eliasek wyspany. Więc za chwilę wam pokażę. Cześć wszystkim! Zobaczcie, dzisiaj mamy gości. Przyjechał przyjaciel Eliaska, Mateo. Tu Elias. Elias dopiero się obudził i jest bardzo, bardzo spokojny. Buziaka dałeś? Tak, dałeś buziaka. Elias jest w szoku. Patrzę na ciebie. Oj, coś nie tak. Oj. Cześć moje. Cześć. Powiesz cześć? Elia, spokojnie. Już. Już z nimi się nie przyjaźnimy więcej. Koniec. Słuchajcie, zamówiłyśmy z Eliną kombinezony z Zalando zimowe i za chwilę będziemy przymierzać, tak? Oczywiście. Przymierzymy, sprawdzimy, ile wyszło tych kombinezonów. Chyba 6 sztuk. 6 czy 5 sztuk? To właśnie nie wiem. Przymierzymy i resztę odeślemy z powrotem. Elia, spokojnie, zaraz goście pójdą. Słuchajcie, Mateo ma 9 miesięcy, tak? 9. Tak. 9. Elias ma 6 miesięcy. Mamo, ratunku. Ja już czekam, jak Elias będzie tak ryczkował. I on jest na pewno wszędzie w domu, tak? Okazuje swoje umiejętności. Ale on w domu jest wszędzie, tak? Spokojnie. Elias, spokojnie. Rozmawiają. Elias? Czyli ten po lewej kombinezon jest z Zalando, tak? Chyba to jest Next, mi się wydaje. Tak, Next. To jest Next, a ten Alina kupiła w Okeidi, tak? Tak. No, chyba jednakowo, nie? Prawie. Jupi! Jaki jestem fajny, tak? Jak kosmonauta. Cześć wszystkim! Eliasek jest zadowolony. Ty też! Dobra, już. Pingwinek! Maja, zajmie się Mateo, a my z Aliną sprawdzimy kombinezony jeszcze, tak? Już bawimy się razem, tak? Tak? Elias też. Ja myślę, że on powoli się przyzwyczai do przyjaciela. Jak mówi ci, ta książka jest fajna. Jak słodko. Nie, naprawdę musimy się częściej spotykać niż raz na dwa miesiące. To spotkanie planowałyśmy chyba od dwóch tygodni, czy trzech nawet. To właśnie nie pamiętam, ale nie wiem. Tu mamy czarny kombinezon od Next, ale te traktorki są fajne. Chyba ten właśnie zostaje. No nie? No fajnie. Lepiej wygląda. Ten taki, wie, szybko się będzie brudził, naprawdę. Tak. O, on nie chce, żeby się zbliżał. Musi być bezpieczna odległość. Tak, Elias? Ubierasz skarpetę? Z króliczkami? Już. Mało niany. Maja, więc dobrze, że nie chodzi do przedszkola, widzisz? Będziesz opiekunką. Nie, Maja, on chce, wiesz, pogłaskać. Już, Elias, będziesz na rączkach, tak? Elias jest w szoku. Ja sobie wyobrażałam, że tak fajnie będą sobie się bawić. A my sobie pogadamy, a dzieciaki sobie będą, wiesz, na brzuszku leżeć. I sobie bawić się zabawkami. Tak. Zobaczcie, ten po prawej kombinezon to jest Next, a ten po lewej chyba jakiś Stoccato. On był dużo droższy. A porównaj jakościowo, no właśnie, to Next wychodzi dużo lepszy. No. No nie? No bardzo. Taki jakiś cieniutki. A było napisane, że Elias próbuje zabrać kamery. A było napisane, że niby on jest taki zimowy. A był dużo droższy od tego Next. Więc zostawiam sobie traktorki. To nie jest na zimę ten. A ty zostawiasz sobie ten Okeidi, tak? Oczywiście. A, bo już metkę zjęłaś. Bo wiesz, bo ty za długo jechałaś do nas.
Tutaj mamy ogromną pizzę. Dla mnie i dla ciebie. I dla Mateo. Takie buty do szkoły dla Iszy też zostawiam. I ten kombinezon. Fajny. To jest rozmiar 9-12 miesięcy. Elias, powiedz, musi być zachowana bezpieczna odległość. A już, już, już. Elias, włos. Powiedz, z wysoka wszystkich obserwuje. Fajny maluszek, Maja? Tak. Ten? Najlepszy ten. Ten najlepszy? Tak. Chcesz się zamienić? Tak? Chcesz, żeby ten z nami mieszkał, Mateo, a Eliaskę oddasz? Tak? Idealnie. Spokojnie, mama już wraca. A ty co? Ty odpoczywasz, tak? Idziemy na dwór? Idziemy na spacerek? Tak? Nie, powoli, powoli. Życzymy wszystkim miłego dnia. Idziemy na spacer. Zobaczcie, kto do nas biegnie. Cześć, Iza, cześć. Jak było w szkole? Dobra. Tu tatuś. Dobrze było. Już Maja nie chce Eliaska, ona chce sobie Mateo, żebyśmy się zamienili, wiesz? Już Maja robi zamianę. Elias idzie do Aliny, a Mateo zostaje u nas. Dał rękę i zabrał. Bo wiesz, dużo się kłócili dzisiaj właśnie. Kto? Elias płakał. Mateo chciał go pogłaskać, a Elias płakał. Już, Isza, bo jego zjadłaś pizzę, czy nie? Tak. Isza, ty! Maja, przyjechał. A tata wyjdzie, czy nie? Tata nie, tata leży w telefonie. Maja podrapała, widać. I Elias! Elias bardzo chce spać. Eliasek zasnął. Maja, co ty wyprawiasz? Ja zasnęłam! Ty zasnęłaś? Już! Mateo wraca do domu. Wracasz do domu. Tak. Zobacz! Co? No, ma tu lusterko. Może sobie jechać. Elina w okularach. Pa. I co, już? Będziemy tęsknić, no nie? Już. Powoli wracamy do domu. Jeszcze musimy zrobić zakupy. Tak? No Jusiu, co jest? Fajnie było? Tak? Będziesz tęsknić? No, ja tylko... Idziemy na szybko do Lidla zrobić zakupy. A ja idę na zakupy. Eliasek wyspany. Właśnie zapomniałam dla was nagrać, ale Aisza z Mają poszły na zajęcie teatralne. A my idziemy na zakupy już. Zaraz będą komentarze, gdzie maseczka. Maseczkę mam już, ubieram. Co jest? Mazurka. Ach, mój biedny, biedny mąż. Żona zawsze ma tu żądze, zobacz. A to z kasterami spróbuj. Już zakupy zrobione. Idziemy do domu. Jest godzina 17:51, więc mamy jeszcze trochę czasu. Słuchajcie, dziewczyny już wróciły. Do domu jest bałagan. Aisza bawi się z Eliaskiem. Słuchajcie, coś śmiesznego przed chwilą było. Maja sobie siedzi na kanapie i mówi. Maja, co mówiłaś? Maja, co mówiłaś? Kochana ciostka, daj mi pizzę. I Aisza mówi, tak, ja wczoraj wróciłam ze szkoły, a ty mnie biłaś, a teraz prosisz, kochana siostra, daj mi piciu. Sporo osób prosiło też mnie, żebym pokazywała dokładnie nasze zakupy. Więc za chwilę wam pokażę. Tu mamy mandarynki, jabłuszka, na sok i też Aisza do szkoły dostaje. Też jabłuszka bio, mango, papaja, sałata lodowa, papryka, awokado, buraczki na barszcz. Biło płatki owsiane, arbuz, plasterki, bo już się skończyły, napój ryżowy, dwie sztuki, melon, jogurty naturalne, jogurty kiszone, koperek. Też mam taką nowość, mini wafelki jaglane bio, spróbujemy. Popcorn na wieczór filmowy. Minimum raz w tygodniu mamy taki rodzinny wieczór filmowy. Maja, co robisz?
soczki, tu właśnie takie przekąski dla Iszy do szkoły, babeczki i ciasteczka na Halloween, biopłatki zbożowe. Właśnie jest Halloween? Otóż kalendarz, sprawdź. Sekundę, Maję. Mini mozzarella. Właśnie Maję je te mini mozzarella z łososiem. Z łososiem i pomidorkami. Ryba dorada. I też właśnie znalazłam też nowe jakieś ziemniaczki. Spróbujemy. Zamiast chipsów. Jakieś nowe muesli bez cukrów. Ciasteczka Halloween. A Isza, dobra, nie przeszkadzaj. Jajka. Dobra, to idę odrabiać lekcję. Tak, tu mamy sok i jeszcze jeden sok. Jabłka suszone Isza dostała do szkoły. Orzeszki też Isza dostała do szkoły. Winogrona. Chia. Chia dodaję prawie do wszystkich deserów. Ja lubię taki deser z chia, napój ryżowy i właśnie borówki. Borówek już nie ma, ale można też dodać banan i kiwi. Właśnie co już widzieliście, jakieś ciasteczko Halloween. Właśnie zamiast chleba jemy takie wafelki ryżowe różne. Pomidory, musujące jabłko. Gofry, bo mi się już nie chciało ostatnio robić, więc kupiłam gofry. Galaretka, olej kokosowy, czyli moje już chyba mówiłam, koperek na sałatkę i tu Alicja prosiła babeczki. Deserki takie dla maluszka, banany, ogórek i seler na sok. No i chyba w sumie to już wszystko, co mają. Czyli w Lidlu wydaliśmy 638 zł 97 groszy. Powiem wam, że według mnie to nie jest tutaj za dużo jedzenia. A właśnie te ciasteczka, jeszcze nie mówiłam, masło. Taki bio przecier owocowy, dziewczyny lubią do owsianki. Musztarda. A, jeszcze śmietana. I tu takie jogurty wegańskie, już chyba wszystko. Jeszcze raz winogrona. I już chyba wszystko pokazałam. Według mnie ceny jeszcze, nie wiem, rok temu były dużo niższe niż teraz. Eliasek sobie ładnie się bawi. No co, kończymy tego vloga? Tak? Kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia! O, jak krzyczy z toalety. Miłego dnia i do zobaczenia, do nowych vlogów. Pa, pa! Pa, pa! Co ty tak się śmiejesz? Co ty tak się śmiejesz?